Chciałbym wszystkich słuchaczy serdecznie zaprosić na spacer po Kijowie w ramach cyklu Nowa Huta na końcu świata. Nazywam się Borys Tylka, mieszkam w Krakowie. Na co dzień, jeszcze niedawno prowadziłem biuro turystyczne. Jeżeli chodzi o mój dorobek literacki, no ciężko nazwać go dużym, aczkolwiek mogę się pochwalić tym, że napisałem przewodnik po Odessie, który został wydany przez wydawnictwo Folio na terenie Ukrainy. Książka obecnie wiem, że jest tłumaczona na język ukraiński, rosyjski, w planach jest tłumaczenie na język angielski, niemiecki, francuski. Zaskoczę Was teraz, w związku z niesamowitym turystycznym charakterem miasta ma być również tłumaczona na język chiński i grecki. W tym roku to samo wydawnictwo Folio wydało mój przewodnik po Kijowie oraz po Czarnobylu. Jeżeli chodzi o wydawnictwa polskie, to nawiązałem współpracę z wydawnictwem Pascal, które na chwilę obecną wydało przewodnik po Kijowie, oraz brałem udział w uaktualnieniu przewodnika po Lwowie. Zanim rozpocznę swoją opowieść, albo inaczej, zanim rozpocznę zachęcanie Was do odwiedzenia Ukrainy, Kijowa, chciałbym radzić Wam tak naprawdę, jak u mnie to wszystko się zaczęło. Mianowicie zaczęło się to w 2008 roku, był to rok mojego pierwszego wyjazdu na Ukrainę. Wcześniej zdarzył się jednorazowy wyjazd do Lwowa, ale to było nocą, tak naprawdę zwykła jazda ze znajomymi do Lwowa, za chwileczkę był powrót, także w zasadzie jedyne co zobaczyłem, no to przedmieścia Lwowa w nocy, o godzinie 1-2 w nocy, czyli praktycznie nic. Co jeszcze zapamiętałem, no to przede wszystkim psy na granicy, które sprawdzały, wąchały, czy nie wywożę żadnych papierosów. W 2008 roku pojechałem po raz pierwszy w życiu na wakacje na Ukrainę. Bardzo długo się zastanawiałem na ten krok i była, uważam to do dzisiaj, po pierwsze jedna z najpiękniejszych wakacji, jakie w życiu spędziłem i jedna z najwspanialszych pozytywnych decyzji, jaką w życiu mogłem podjąć. Tak mówię, był to 2008 rok. Moje dzieci wtedy, dwie córki mam, Ania i Natalia, były małe, żona leniuch, więc ja chcąc cokolwiek zobaczyć, musiałem wstawać o godzinie 5-6 rano i biegałem po mieście jak szalony, ale to była Odessa, później 2009, Kijów. Pierwsza wizyta w Kijowie, zostaliśmy zaproszeni z kolegą na ukraińskie wesele, pojechaliśmy wspólnie samochodem, już nie ma znaczenia, czy długo staliśmy na granicy, bo tak naprawdę to wyjeżdżając z Krakowa już nie mogliśmy doczekać, kiedy trafimy do Kijowa. Wracając z Kijowa tak naprawdę, no to przez całą drogę przegadaliśmy, mimo że 13 godzin na granicy staliśmy, wracając do 18, przepraszam. Później zaczęły się bardzo często te wyjazdy moje na Ukrainę. Było to związane zarówno z pracą, jak i po prostu z tym, że ja w pewnym momencie zacząłem czuć coś takiego, że zacząłem niesamowicie tęsknić za tym. Za każdym razem, jak wracałem już do Krakowa, to gdzieś już tam z tyłu głowy, już siedziało mi w głowie, że no nie, no tydzień, dwa wytrzymam, okej, no ale przecież za chwileczkę trzeba pojechać znowu. I nie było to związane z żadnym zbieraniem, nie wiem, materiałów o książce, o której za chwileczkę wspomnę. Po prostu była to zwykła taka ludzka tęsknota. Sam nie potrafię tego wytłumaczyć, ponieważ z wieloma znajomymi rozmawiałem, którzy uważają mnie za takiego pozytywnego wariata. Naprawdę próbowałem się dopytywać, czy macie jakieś, nie wiem, miasto ulubione swoje, do którego uwielbiacie jeździć, które opuszczacie, przykładowo wracacie do Krakowa, do domu i już zastanawiacie się, kiedy pojedziecie tam następny raz. No większość znajomych takiego miasta tak naprawdę nie miała. Wielu osobom jakieś tam miasto się podoba, ale no nie na tyle, żeby siedzieć w domu i o niczym innym nie mówić. Nawet jako takie żartobliwie powiem, że w pewnym momencie pojawiły się u mnie problemy z małżonką, ponieważ w pewnym momencie pomyślała sobie, że ja kogoś na Ukrainie mam. Oczywiście to zostało później wyjaśnione i tutaj problemów nie ma. Jak minęło kolejnych kilka lat, postanowiłem, nie dość, że będę starał się reklamować tę Ukrainę jako takie, powiedzmy, punkt wyjazdów turystycznych. Nie oszukujmy się, na Ukrainę oprócz Lwowa nie jeździ zbyt wielu Polaków. Więc postanowiłem sobie, że zacznę łamać stereotypy związane z Ukrainą. Nie oszukujmy się, wielu z nas po Majdanie, przede wszystkim Ukraina kojarzy się albo jako Majdan, czyli zamieszki w stolicy Ukrainy, albo jako wojna w Donbasie, albo jako katastrofa w Czarnobylu. I bardzo wiele osób traktuje Ukrainę jako państwo całkowicie nieatrakcyjne turystyczne, niefajne turystycznie, do którego nie warto jechać, gdyż tam jest niebezpiecznie, a jedynym miastem, które może się kojarzyć Polakom jako miejsce turystyczne, jest oczywiście Lwów i wielką niesprawiedliwością według mnie jest to, że Kijów jednak mimo wszystko odwiedza bardzo mało polskich turystów, więc tak powiedziałem, postanowiłem sobie, że ten stereotypy będę łamał. W pewnym momencie stwierdziłem właśnie, że zacznę pisać książki.
o Ukrainie, a moja przygoda zaczęła się, jeżeli chodzi o pisanie książek, tylko i wyłącznie ze zwykłego hobbystycznego nastawienia, zupełnie niezwiązanego z planami wydawniczymi. Po prostu w pewnym momencie siadłem, zacząłem pisać, stwierdziłem, że nawet jeżeli mi ktoś nie wyda tego przewodnika, to przynajmniej będę miał satysfakcję, że ten przewodnik napisałem. Do Kijowa można się dostać w różnoraki sposób. Może zaczniemy od samochodu. Samochód, fajna rzecz, aczkolwiek po pierwsze musimy zdawać sobie sprawę z tego, że będziemy stać na granicy bardzo długo. Z Lwowa do Kijowa jest jeszcze około 500 km, więc nawet po tym kilkugodzinnym postoju na granicy musimy sobie zdawać sprawę z tego, że będzie nas czekać jeszcze kilkugodzinna jazda samochodem. Jeżeli chodzi o drogi, no to na Ukrainie już zdecydowanie poprawiła się jakość dróg. Miały na pewno wpływ na poprawę dróg na całej Ukrainie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które odbyły się w 2012 roku. Przypomnę tylko, że w Kijowie odbył się finał tego turnieju. Natomiast jest bardzo fajny, teraz otwarte połączenie bezpośrednie z Przemyśla do Kijowa, którego koszt na chwilę obecną wynosi w granicach powiedzmy od 80 do 100 zł. Jest to oczywiście uzależnione od kursu euro. Pociąg wyjeżdża z Przemyśla, zostało to otwarte przy współpracy kolei polskich i ukraińskich. Pociąg wyjeżdża powiedzmy około 15 z Przemyśla, około 23 czasu ukraińskiego jest w Kijowie. Jest to wygodny sposób, pociągi są klimatyzowane, nie trzeba stać na granicy, kontrola graniczna odbywa się w pociągu, także myślę, że można spokojnie to polecić. Więc jeżeli chodzi o samolot, no to tanie linie lotnicze, Wizz Air, Ryanair i mnóstwo innych. Kijów ma połączenia praktycznie wszystkimi większymi miastami na świecie. W Kijowie działają dwa lotniska, jedno Kijów-Borispol jest oddalone około 35 km od centrum. Kijów-Żuliany troszeczkę mniejsze, 8 km od centrum, ale przepustowość tych lotnisk jest naprawdę spora i naprawdę warto skorzystać. Można czasami trafić na bardzo fajne ceny biletów. Raz udało mi się polecieć z Krakowa do Kijowa za 40 zł, także myślę, że warto. A teraz najwspanialsza podróż, moja najbardziej męcząca, ale mimo wszystko ulubiona przeze mnie, mianowicie nazwijmy to taka podróż łączona, mianowicie z Przemyśla można spokojnie dostać się na granicę w Medyce busikiem, który kosztuje 2 zł, 3 zł, przepraszam. Nie interesują nas kolejki na granicy, ponieważ granicę przekraczamy piechotką, więc trwa to maksymalnie powiedzmy pół godziny, jeżeli jest więcej osób, ale to pół godziny to jest naprawdę maksymalnie. Jesteśmy już po stronie ukraińskiej miejscowości Szechini. W Szechini mogą nas namawiać ukraińscy kierowcy na dojazd do Kijowa. Jest to jak najbardziej też korzystne, nikt nas nie okradnie w tych busikach. Aczkolwiek musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli będziemy pierwszym pasażerem w takim busiku, to i tak musimy poczekać, aż się zbierze powiedzmy 8, ponieważ i tak taki bus nie pojedzie z jednym pasażerem, że zrozumiała kierowcy się to nie będzie opłacać. Ale przy granicy, zaraz na takim niewielkim dworcu, nazwijmy to dworcu autobusowym, jeżdżą tak zwane marszrutki, czyli takie żółte, charakterystyczne autobusiki, które dowiozą nas do Lwowa. Do Lwowa jedziemy półtorej godziny, bilet kosztuje około 58 hrywien, czyli tak w przeliczeniu powiedzmy na polskie pieniądze jest to około 7-8 zł. Dojeżdżamy do Lwowa, no niestety dawniej można było dojechać bezpośrednio na dworzec kolejowy. Teraz jeszcze zatrzymują się na dworcu zachodnim na obrzeżach Lwowa, ale nie jest to problem. Zaraz z tego samego przystanku, na którym wysiadamy, jadą inne marszrutki. No troszeczkę nas tych przesiadek będzie czekać, aczkolwiek jesteśmy w Lwowie. Jest to też fajna sprawa, możemy cały dzień spędzić na zwiedzaniu Lwowa i czekać na wieczorny odjazd pociągiem. Od razu bardzo ważna rada. Przyjeżdżając do Lwowa, jakoś nie chce mi się wierzyć, żebyście byli w stanie kupić bilet na ten sam dzień na nocny pociąg z Kijowa do Lwowa. Jest to po prostu niemożliwe. Ukraińskie pociągi są bardzo tanie i bilety rozprzedawane są praktycznie na pniu, jak się to mówi. Początek sprzedaży biletów odbywa się mniej więcej 45 dni przed odjazdem pociągu. Bilety można zakupić bezpośrednio na stronie internetowej ukraińskiej kolei. Bilet z Lwowa do Kijowa nocny kosztuje najtańszy około 30 zł. Jest to bilet w wagonie sypialnym. Dostajemy czystą pościel,
i jedziemy sobie do Kijowa, rano przyjeżdżamy i od czego zaczynamy. Bez problemu można, jeżeli chodzi o noclegi w Kijowie, dokonać rezerwacji przez popularne systemy rezerwacyjne, czyli typu Booking. A, przede wszystkim bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o noclegi, warto zwracać na to uwagę. Kijów jest ogromnym miastem, więc warto zwracać uwagę, gdzie znajduje się hotel. Najlepiej przy wyborze hotelu w Kijowie zwracać uwagę, gdzie znajduje się najbliższa stacja metra. Jest to bardzo ważne, ponieważ metro jest naprawdę fajnie zorganizowane. Jest kilka linii metra. Kosztuje, teraz popatrzcie się w Warszawie, powiedzmy 3-4 zł, w Kijowie złotówkę. Niektóre stacje są niezwykle głębokie, na przykład stacja metra Arsenalna jest wykopana 100 metrów pod ziemią. 105 metrów dokładnie pod ziemią, jest to najgłębsza stacja metra na świecie. Została dlatego wykopana tak głęboko, ponieważ znajduje się na wysokim urwisku w pobliżu Dniepru. Zaczynamy zwiedzanie, czyli to, co najważniejsze. Jeżeli chodzi o zwiedzanie, według mnie należy zacząć od Starokijowskiej Góry. No trudno wyobrazić sobie tak naprawdę inne miejsce, jeżeli chodzi o zwiedzanie Kijowa, bo tak naprawdę tam wszystko się swojego czasu zaczęło. Dokładnie to wzgórze, czyli Starokijowską Górę, wybrała siostra Łybeć, kiedy razem z trzema braćmi, Kijem, Szczekiem i Chorywem, przypłynęła na łódce i wybrała właśnie to wzgórze jako miejsce ich zamieszkania. Zresztą Kijów, nazwa Kijowa pochodzi prawdopodobnie, gdyż tak naprawdę nigdy to nie zostało dokładnie udokumentowane, ale skłaniam się ku temu, że jednak mimo wszystko nazwa Kijów właśnie pochodzi od imienia jednego z tych trzech braci, czyli od Kija. Było to w 482 roku i jest to do dzisiaj traktowane jako dzień powstania Kijowa. Starokijowska Góra, tak jak wspomniałem, tam tak naprawdę wszystko się zaczęło. Tam kniaziowie kijowscy zaczęli rozszerzać swoją władzę na sąsiednie plemiona, które zamieszkiwały okoliczne ziemie. Na terenie Starokijowskiej Góry znajdowała się niegdyś tak zwana cerkiew dziesięcinna. Do dzisiaj pozostały jedynie tylko kamienne fundamenty. Na Starokijowskiej Górze znajduje się Muzeum Historii Kijowa. Bardzo ciekawe muzeum, serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o cerkiew dziesięcinną, jej nazwa wzięła się z tego, że książę Włodzimierz, chcąc podziękować za chrzest, który przyjął, zobowiązał się, że będzie każdą dziesiątą część swoich dochodów właśnie przeznaczał na tę cerkiew, stąd nazwa cerkiew dziesięcinna. Niestety cerkiew dziesięcinna została w 1240 roku, dokładnie 6 grudnia, zburzona podczas najazdu wojsk mongolskich Batuhana. Została zniszczona przez to, że w niej zebrało się kilka tysięcy mieszkańców wtedy młodego Kijowa i po prostu cerkiew nie wytrzymała pod naporem i ataków nieprzyjaciela, i pod naporem ludzi, którzy zebrali się w środku, runęła. Praktycznie wszyscy zginęli. Do dzisiaj na Starokijowskiej Górze znajduje się symboliczny krzyż, który upamiętnia tamte wydarzenia. Na Starokijowskiej Górze znajduje się również bardzo charakterystyczna tak zwana lipa Piotra Mochyły. Lipa ma 400 lat, chociaż niektórzy botanicy twierdzą, że już ma 700 lat. Ona każdego roku zakwita pięknymi owocami. Schodzimy z Starokijowskiej Góry. Są takie na górę Starokijowską Górę od ulicy Włodymirskiej. Są takie kamienne schodki. Gdybyśmy chcieli skręcić w lewo, dojdziemy do Andrzejewskiego Spusku, ale za chwileczkę i tak tam dojdziemy tylko naokoło. Więc skręcamy w prawo, kierujemy się w kierunku placu Sofijewskiego. Plac Sofijski jest to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w mieście. No, można go spotkać praktycznie wszędzie, na magnesach, na koszulkach, na brylokach, na widokówkach. No, bardzo charakterystyczne miejsce z charakterystycznym pomnikiem Bogdana Chmielnickiego. Powstał w 1888 roku. Warto dodać, że Bogdan Chmielnicki jest to jeden z największych bohaterów narodowych Ukrainy. Nam się może źle kojarzy, ale dla obywateli Ukrainy jest to bohater. Pomnik powstał w 1888 roku i co jest ciekawego związane z tym pomnikiem? On przedstawia oczywiście hetmana zaporowskiego, hetmana kozackiego na koniu ze wzniesioną do góry buławą. Wcześniej planowano, żeby ten pomnik wyglądał następująco, mianowicie pod kopytami konia miał leżeć Żyd, polski szlachcic oraz jezuita. Zbierano pieniądze, aby wybudować ten pomnik. Później się okazało, że w związku z tym, że ten przekaz jest niestety zbyt mocny, ten koń zrzucał te postaci z wysokiej skały, więc zdecydowano, że przekaz jest taki zbyt drastyczny, więc tak naprawdę przez ten przekaz nie udało się zebrać tych pieniędzy.
Więc zdecydowano się na postawienie na pomniku jedynie właśnie hetmana na koniu. I jeszcze jako jedna ciekawostka, swojego czasu ten tył konia był zwrócony w kierunku Michajłowskiego Soboru, czyli w kierunku monastera świętego Michała o Złotych Kopułach. I zdecydowano się delikatnie tego konia przesunąć, no bo tak nie pasowało, żeby ta część ciała konia była w kierunku właśnie świątyni. I okazało się, że buława, którą trzyma Bogdan Chmielnicki w ręce, no to już nie jest skierowana w kierunku Polski, a w kierunku Moskwy, czyli tak naprawdę coś na czasie. Dobrze, idziemy dalej ulicą Włodymirską. Ulica Włodymirska to jest niesamowicie piękna ulica, niezwykle popularna teraz, jeżeli chodzi w ogóle o zarówno turystów, jak i biznesmenów. Wokół, niedaleko Placu Sofijskiego i Michajłowskiego, znajduje się bardzo dużo ekskluzywnych hoteli. Idziemy dalej. Włodymirska 33, jest to niezwykle charakterystyczny budynek. Nie wolno wykonywać zdjęcia tego budynku. Gdyby ktoś miał ochotę, w mojej kolekcji jest bardzo dużo zdjęć tego budynku zrobionych na żywo, także polecam. No generalnie nie wolno go wykonywać, dlatego że to jest budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wcześniej w tym budynku, jeszcze jak był Związek Radziecki, było KGB, jeszcze wcześniej NKWD. Mówiło się, że jest to najwyższy budynek w Kijowie, gdyż widać z niego Sybir. No takie czysto symboliczne powiedzenie, wiadomo dlaczego. Przed gmachem Służby Bezpieczeństwa znajduje się bardzo ciekawy pomnik kozaka zwycięzcy. On został całkiem niedawno odsłonięty, w sierpniu 2015 roku. Ten został w ogóle poświęcony żołnierzom ukraińskim, którzy walczą na Donbasie. Pomnik przedstawia kozaka, który atakuje włócznią smoka. Smok, jak się domyślacie, symbolizuje Rosję. On swoimi łapami tam nadepnął właśnie na kawałek Donbasu i ten kozak walczy z tym smokiem. Idziemy dalej, mijamy po drodze hotel Praga, który jest w wiecznym remoncie. Tam swojego czasu mieszkał Jarosław Haszek. Idziemy dalej, mijamy Włodymirską 39, czyli piękną kamienicę, jedną chyba z najpiękniejszych kamienic w Kijowie. Niegdyś w tej kamienicy mieściła się kawiarnia o nazwie Lipsk. Tam podawano niezwykle wykwintne niemieckie dania. Ta kawiarnia była niezwykle popularna, zresztą kamienica w ogóle była swojego czasu na początku XX wieku jedną z najwyższych kamienic w Kijowie. I dochodzimy do słynnej Złotej Bramy, z którą związana jest legenda o słynnym mieczu Szczerbiec. Bolesław Chrobry po zdobyciu Kijowa w 1018 roku miał rzekomo tam swoim mieczem uderzyć w bramę. Złotą Bramę, no oczywiście jest to tylko i wyłącznie legenda, dlatego że Złota Brama powstała w 1037 roku, czyli kilkanaście lat później. Co jednak nie znaczy, że Złota Brama nie jest twojego rodzaju atrakcją, chociaż tak naprawdę Złotą Bramą, którą widzimy teraz, to tak naprawdę nie jest to oryginał tej bramy. Ona nie została, ta budowa, oparta na żadnych dokumentach. Po prostu w 1982 roku, czyli w rocznicę, 1500. rocznicę powstania Kijowa, wybudowano coś takiego. Przyjęło się to do tego krajobrazu. Jeśli chodzi o nazwę Złota Brama, to mówi się, że są trzy wersje. Jedna wersja mówi o tym, że nazwa Złota Brama pochodzi od analogicznej Złotej Bramy, która była w Konstantynopolu, czyli w dzisiejszym Stambule. Druga wersja jest taka, mówi, że pod Złotą Bramą był skarbiec, gdzie mieściło się mnóstwo złota. Trzecia natomiast wersja jest taka, chyba najmniej prawdopodobna, że Złota Brama oparła się kiedyś napadowi Złotej Ordy. Jeśli chodzi jeszcze o Złotą Bramę, warto dodać, że wcześniej bram wjazdowych były trzy tak naprawdę. Była Brama Lwowska, Brama Lacka, która jest na Majdanie, no i Złota Brama. Przez Złotą Bramę, warto o tym wspomnieć, w 1648 roku wjechał do Kijowa po zwycięstwie nad wojskami polskimi pod Żółtymi Wodami Bogdan Chmielnicki. W 1654 roku również przez Złotą Bramę wjeżdżało poselstwo rosyjskie, które zmierzało na słynną Radę Perejesławską. Na placu przy Złotej Bramie znajduje się jeszcze jeden bardzo fajny pomnik poświęcony kotu. Kot miał na imię Panteleimon albo Pantiusza. Pomnik odsłonięto w 1998 roku dzięki zbiórce pieniędzy od gości byłej restauracji, która spłonęła swojego czasu, która znajdowała się właśnie przy placu, na którym znajduje się Złota Brama. Niestety kot spłonął w czasie pożaru, on był niezwykle lubiany przez ludzi i byli goście tej restauracji postanowili zbudować mu pomnik.
Idziemy dalej, czyli kawałeczek zbaczamy, jesteśmy na ulicy Jarosławi Wał, na którym zresztą znajduje się polski konsulat, dokładnie adres Jarosławi Wał 12, mam nadzieję, że pomoc konsula Wam nie będzie potrzebna. Co ważne, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne między Polską a Ukrainą, byliśmy pierwszym krajem, które uznało w 1991 roku, 24 sierpnia, niepodległość Ukrainy. Co warto zobaczyć na ulicy Jarosławi Wał? Na pewno tak zwany Zamek Rycerza, który znajduje się na Jarosławi Wał 1. Jest to taka neogotycka, wydaje się, bardzo ponura budowla. Co jest charakterystyczne w tej budowli, no to to, że przy wejściu znajduje się napis Salve, po łacinie witaj. Swojego czasu przebywał w tej budowli prezydent Czechosłowacji Tomasz Masaryk. Kawałeczek dalej, idąc od złotej bramy po lewej stronie, pod numerem 7 znajduje się dom modlitewny, czyli Kienesa tak zwana. Kienese, czyli dom modlitewny Karaimów, społeczeństwa karaimskiego, wybudował polski architekt, który tworzył niesamowite rzeczy w Kijowie, Władysław Horodecki. Wracamy z powrotem na ulicę Włodymirską, idziemy w kierunku rejonu Kijowa, który jest niezwykle związany z Tarasem Szewczenko, ale zanim dojdziemy do Tarasa Szewczenki, to jeszcze zatrzymajmy się na chwileczkę przy Operze Narodowej imienia, no, nomen omen, Tarasa Szewczenki. Dobrze, spacerujemy ulicą Włodymirską. Włodymirska się ciągnie do bulwaru Tarasa Szewczenki i tutaj się pojawia ciekawy rejon właśnie związany z tym wielkim poetą, malarzem. Taras Szewczenko na Ukrainie jest uważany za największego bohatera narodowego Ukrainy. Ten rejon jest związany z Tarasem Szewczenką przede wszystkim dlatego, że stoimy na bulwarze imienia Tarasa Szewczenki, minęliśmy Operę Narodową imienia Tarasa Szewczenki, przed nami park imienia Tarasa Szewczenki, w którym stoi pomnik imienia Tarasa Szewczenki. Jeszcze obok jest charakterystyczny czerwony korpus Uniwersytetu Kijowskiego imienia Tarasa Szewczenki. Więc dajemy sobie spokój z Tarasem Szewczenką, wrócimy z powrotem ulicą Włodymirską w okolice Placu Sofijskiego i zobaczmy, przede wszystkim z drugiej strony znajduje się Plac Michajłowski z niezwykle charakterystycznym soborem Michała Archangiela o złotych kopułach. Fasada soboru jest wymalowana na błękitny kolor. Tak naprawdę, co ciekawe, z tym soborem kojarzy się z ostatnich lat. No przede wszystkim to, że podczas Majdanu tam bardzo znajdował się szpital, bardzo wiele ludzi szukało schronienia. Jeżeli chodzi o starą historię związaną z soborem Michajłowskim, no to warto też wspomnieć o okropnej modzie, jaka panowała wśród Sowietów w latach 30. XX wieku, mianowicie uwielbiali oni burzyć wszystkie kościoły, świątynie, monastery i tak naprawdę ten monaster świętego Michała, tak naprawdę Michajłowski Sobór, on został odbudowany w 1998 roku i praktycznie to, co widzimy, to jest nowa budowa. Zmierzamy w kierunku Andrzejewskiego Spuska, o którym już wspomniałem wcześniej przy opowieści o Starokijowskiej Górze. No według mnie to jest zdecydowanie jedna z najfajniejszych ulic Kijowa. Jest bardzo krótka, tak naprawdę ona ma nawet, nie wiem, czy ma kilometr, ale jest niezwykle klimatyczna. Ulica nazywa się Andrzejewski Spusk od cerkwi świętego Andrzeja, który wznosi się na takim niewielkim wzgórzu, który kiedyś miał ponoć odwiedzić apostoł Andrzej, stąd nazwa, miał postukać laską i powiedzieć, że tutaj będzie wspaniałe miasto kiedyś wybudowane. Taka jest legenda. Andrzejewski Spusk łączy górne miasto z Padołem. Padoł jest to dzielnica rzemieślnicza, gdzie pracowali kupcy. Za chwileczkę tam dojdziemy. Co jest bardzo ciekawego na Andrzejewskim Spusku? No przede wszystkim mnóstwo stoisk. Można kupić bardzo popularne lalki Wańka Stańka, czyli te wkładane jedna do drugiej. No dosłownie wszystko, co jest związane i z Kijowem, i z Ukrainą. Warto przyjechać na Andrzejewski Spusk, kiedy obchodzone jest święto Kijowa w ostatni weekend maja. Na Andrzejewskim Spusku znajduje się zamek Ryszarda Lwieserce. Oczywiście nie jest to nic związanego z Ryszardem Lwieserce, on tam nigdy nie mieszkał. Nazwa zamku zamek Ryszarda Lwieserce przyjęła się od pisarza urodzonego w Kijowie. On nazwał ten zamek Niekrasow. Historia tego zamka jest też taka dosyć ponura. Tam swojego czasu mieszkańcy narzekali na wyjące w rurach jakieś tam dziwne odgłosy. Okazało się, że robotnicy zostawili skorupki po jajkach i stąd te odgłosy. Jesteśmy na Padole. No, jest to też kolejne, zresztą dla mnie wszystkie miejsca w Kijowie są zachwycające. Ulica Sajdacznego, która przebiega od placu kontraktowego w kierunku dworca rzecznego, jest zamykana dla pojazdów mechanicznych, więc jest to taki deptak. Naprawdę serdecznie polecam. Na terenie Padołu znajduje się mnóstwo ciekawych, pięknych cerkwi. Nie wiem, które można
wymienić na przykład cerkiew Nikolii Nadbrzeżnego, cerkiew świętego Eliasza. Jedna z cerkwi jest położona na akwenie wodnym, zresztą to jest jedyna cerkiew, która znajduje się na wodzie. Ma wysokość 52 metrów, ona całkiem niedawno została wbudowana. Jest jeszcze innych kilka bardzo ciekawych cerkwi. Większość z nich była zburzona w latach 30. przez Sowietów, została później jakoś tam odbudowana, odnowiona. Ulicą Sachajdacznego z Placu Kontraktowego dojdziemy do dworca rzecznego. Przy dworcu stoi mnóstwo statków, na które również polecam skorzystać z jednego z nich. Przede wszystkim polecam tak zwane dyskoteki na statku. Więc idziemy dalej. Ja proponuję teraz skierować się do Peczerska, zwiedzić Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej z wielką, ogromną, wysoką na 108 metrów statuą kobiety trzymającej w ręku miecz oraz tarczę. Kobieta, wysokość monumentu ma 108 metrów, jest widoczna praktycznie z każdego punktu w Kijowie. Niedaleko tego muzeum, niezwykle ciekawego, które również polecam, znajduje się kultowe miejsce Ławra Peczerska. Tutaj musicie przede wszystkim zwrócić uwagę na ubiór. No, raczej trzeba mieć zakryte ramiona, nie wolno raczej chodzić w spodniach, które by odsłaniały kolana. Warto odwiedzić Park Sławy, w którym również znajduje się Muzeum Memoriał poświęcony ofiarom głodu w latach 1932-33. Warto odwiedzić Askoldową mogiłę, która znajduje się też całkiem niedaleko. Jest to symboliczne miejsce pochówku Askolda Indira. Park Maryjski, który znajduje się całkiem niedaleko. Dla fanów piłki nożnej oczywiście można polecić uczestnictwo w meczu Dynama Kijów, którego stadion również znajduje się niedaleko. I myślę, że tutaj warto zakończyć wycieczkę na słynnym Majdanie, który znajduje się przy najsłynniejszej ulicy Kijowa, czyli Chreszczatyku. Jest to pierz zamykany w soboty i niedzielę, ulica zamykana dla pojazdów mechanicznych. Ulica ta generalnie rzecz biorąc biegła z północy na południe Kijowa. No i przede wszystkim właśnie przy tej ulicy znajduje się słynny Majdan Niepodległości, z którym związane są niestety przykre wydarzenia, aczkolwiek na Majdanie jest naprawdę niezwykle wesoło i nikt nie myśli o tym, co się działo w 2013-2014 roku. Jest mnóstwo bardzo fajnych, charakterystycznych fontan, monument niepodległości, pomnik założycieli Kijowa, na którym możemy znowu zobaczyć rodzeństwo Łybeć, Kijew, Chorywa i Szczeka. I przede wszystkim mógłbym tutaj szczerze z ręką na sercu polecić jedno bardzo fajne miejsce, które znajduje się na Chreszczatyku, tak na samo zakończenie tej opowieści. Miejsce, które jest kultowe, jeżeli chodzi o mieszkańców Kijowa, które było kultowe w czasach Związku Radzieckiego, czyli miejsce, gdzie z małego okienka nam się w Krakowie kojarzy, przede wszystkim kojarzymy przez tę niebieską nyskę pod halą targową, tam jest tak zwana kijowska pierypeczka. Kijowska pierypeczka to jest zwykła parówka otoczona ciastem, smażona na głębokim oleju, czyli niezbyt jest to niskokaloryczne jedzenie, aczkolwiek zawsze są tłumy ludzi. Jeżeli chodzi o język, no to oczywiście wiadomo, że po polsku się porozumiemy bez problemu, gdyż nie oszukujmy się, mnóstwo mieszkańców Kijowa przecież pracuje w Polsce, więc język polski jednak mimo wszystko ludzie znają. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, bez najmniejszego problemu, młodzi ludzie mówią po angielsku, no nie oszukujmy się, starsi nie, zresztą myślę, że to jest tendencja, która panuje chyba również w Polsce. Jeżeli chodzi o płatności, no parę lat temu były problemy z wymianą złotówek i dobrze było mieć przy sobie dolary albo euro, to teraz już jest pełno kantorów, praktycznie w każdym kantorze można wymienić złotówki po dobrym kursie. Oczywiście wiadomo, lepiej unikać kantorów na dworcu kolejowym czy na lotnisku, no to jest to zrozumiałe. I walutą na Ukrainie panującą jest ukraińska hrywna. Tak naprawdę dopiero pojawiła się w latach 90. Wstępy do muzeów raczej należy opłacić gotówką. Nie przypominam sobie, jakiekolwiek muzeum przyjmowało kartę kredytową. I podobnie jest przy płaceniu za transport. Bo co fajne jest jeszcze właśnie, o czym warto wspomnieć w Kijowie, no to transport, czyli na przykład w marszrutkach płaci się bezpośrednio kierowcy przy wyjściu albo przy wejściu. To też się zmienia. Jeżeli chodzi o trolejbusy, tramwaje, to jest pani albo pan konduktor w takiej charakterystycznej żółtej albo pomarańczowej kamizelce i ona pobiera opłatę bezpośrednio. Kiedy ostatni raz byłem w Kijowie, czyli w lutym, cena przejazdu za marszrutkę wynosiła i za trolejbus, to są praktycznie te same ceny, 8 hrywien, czyli tak przeliczone na polsku jest około złotówkę. Także jest to
niedużo i nawet jeżeli wyjdziemy z dworca, przyjedziemy taksówką z lotniska i zobaczymy te zatłoczone ulice kijowskie, samochody trąbiące na siebie, to uwierzcie mi, że ten transport publiczny, czyli marszrutki, metro, trolejbus, tramwaj, dowiezie cię do najbardziej odległych miejsc w Kijowie i naprawdę warto z tego korzystać. Dlatego odradzam przyjazd na Ukrainę samochodem. Jeżeli chodzi o mnie, no to już nie będę Was męczył tym, że kocham Ukrainę i będę tam wyjeżdżał i nawet jeżeli ktoś mi powie, Borys, masz do wyboru Ukrainę albo wakacje w Barcelonie, to ja i tak wybiorę Ukrainę i to nie ma tutaj dyskusji. Ukraina jest przepięknym państwem, Kijów, stolica Ukraina, naprawdę jest jednym z najbardziej zielonych miast w Europie, jest mnóstwo parków, zabytków, pomników, muzeów, teatrów. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że wysłuchaliście mnie, że wytrzymaliście, że i mam nadzieję, że nie nudziliście się w czasie podcastu i mam również nadzieję, że spotkamy się na ulicach Kijowa.